Halo, słuchajcie. Rzecz niespodziewana. Pomyślałem sobie, ty, ja se wejdę na z tą papaję, ja zobaczę, co tu się dzieje. A tutaj na papajce coś naprawdę się dzieje. Jestem zdziwiony. Co prawda, wiecie, tu nie jest jakaś duża liczba, no bo jak tu nawet spojrzymy na tabelkę, co prawda, na tabelce, jak zobaczymy, że zrobili 100 tysięcy honoru, mają 1700 zabójstw. Cały miesiąc, co prawda kończy się już marzec, więc można by to nazwać, że to jest jakiś sukces generalnie, że coś tu się udało ruszyć. W ogóle taką ciekawostkę powiem, że aktualny Lord Wojny został pobity. I czy to jest ten sam? Nie, to nawet nie jest ten sam. Był tutaj niżej kiedyś. No to teraz ten i za co jest Lordem Wojny. I teraz patrzcie, tutaj w ogóle ktoś sobie ulepsza. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie, ale na przykład 2-2 wchodzą itemki i tak dalej na tym. Jak sobie zobaczyłem na papajce, to jest niby teraz chyba event 300% na Kowala i tutaj na przykład ktoś sprzedaje itemki. Jak widzicie, itemki 24 są na tym serwerze za 200G. Co prawda jest jeden sklep tylko, który to sprzedaje, no bo Licek jest biedny. I w ogóle nawet szedłem na serwer, dostałem też 5 tynek za friko. Także okej. Zobaczcie, kurde, te ceny. Wchodzę tutaj literki, ktoś sprzedaje. Bardzo tanio literki są sprzedawane. Może lepiej dropią, ale cena za literkę 50 srebra to jest moim zdaniem bardzo tania. Chociaż tu wszystko jest bardzo tanie, to trzeba to zaznaczyć. I kurde, naprawdę jestem aż zdziwiony. Zobaczcie, tu jest jakiś cashbitch. Cashbitch do kupienia za golda. Na 30 dni. Tutaj co prawda formy mistrza są dosyć drogie. Tutaj akurat behemoth to co innego, ale patrzcie tutaj. Konik na stałe za 5G. No przecież. Ja nie wiem zwyczajnie, jak to jest możliwe. Czy tutaj, kurde, kitsun za 6 golda. Kurde, ja naprawdę powiem wprost. Ja jestem bardzo, bardzo zdziwiony tym, co tu się dzieje. Ostatnio, jak to wbijaliśmy, no to nikogo praktycznie nie było. Teraz ktokolwiek jest, więc to już jest w ogóle. Mam tylko klatę plus 15, bo dostawało się ulepki. To wiem, może sobie właśnie farmią te ulepki na tych ulepkach, to lecą. I kupiłem sobie literki, gdyż zauważyłem, że została zmiana wykonana w literkach. Mianowicie, zobaczcie, w skrzynce możemy teraz mieć już ulepy zwyczajnie. A to jest dosyć duży plus. Jeżeli wylecę jakieś setki czy mistrze, popalimy sobie tę zbrojkę dalej. Zobaczymy, co wyjdzie, bo tynki mam, tylko nie mam setek oraz mistrzy. Zobaczymy, co się uda, ale naprawdę jestem zdziwiony tym, co tu się dzieje. Jednakże sobie zostawię po jednej literce. Więc sobie tutaj powybieram to, co jest, tylko sobie zostawię po jednej literce i też jedną skrzynkę, żeby cały czas widzieć aktualizację tego dropu. Tyle. Myślę, że potem będę musiał sobie tutaj porobić, bo naprawdę jestem tym zdziwiony. Jak to po prostu wygląda. Okej, dobra, to jest przygotowane, więc 5 skrzyneczek sobie otwieram, bo jedną wiadomo, żeby była. Zobaczmy, co poleci, bo tutaj widzę, że już nie ma takich XD itemów naprawdę wrzuconych. Okej, niech leci. O, dostałem setkę, to już normalny item. Spotka. O, mistrz, możemy raz ulepszyć klatę. Kierplicz jego. To jest oczywiście 3-4, żeby nie było. I potka na manę. No, jako że ja nie gram magiem, no to mi się sierpik nie przyda, ale sobie odłożymy w bok. Potka, niech tak leży. Kurde, ale naprawdę. Coś tu się dzieje. Co prawda trochę wątpię w ten serwer i to wątpię w ten sposób taki, że no wiecie, no nie ma tak się jak ludzi, ale jeżeli możemy zdobyć w końcu rzeczy za grę na serwerze, no to jest dobry ruch. Co prawda według mnie już jest za późno, no bo nie wiem od kiedy ta edycja wystartowała. Nie mam naprawdę pojęcia, ale wydaje mi się, że oni powinni otworzyć od nowa ten serwer. Może kogoś zachęcam od początku, bo naprawdę teraz już jest słabo, ale to jest bardzo dobra rzecz. Dobra, no to jako, że mamy tylko jedną próbę, no to spróbujemy w takim razie ulepszyć tę klatę. Zobaczymy, czy wejdzie na jakiś kolorek. Jak nie wejdzie, no trudno, no zdarza się, o tak to można nazwać. Niestety się zdarza. Więc zobaczymy. Robimy tyneczka, stateczka, mistrz. I palimy tak zwane.
I zobaczmy, czy coś wejdzie, czy nie wejdzie. No i weszło na 16. No nie jest to co prawda mój efekt, który oczekiwałem, ale nie mam więcej prób, żeby testować, więc mam teraz złotą klatę. Jakby weszło na 18, no to jako tako można by było lecieć, bo jeszcze cały tu jest set do wbicia tak naprawdę, no bo jak cały set by się wbiło, to też by tutaj pomogło. Jednakże czy to jest w ogóle kasa na takie rzeczy? Są tutaj ulepki. Trzeba byłoby zobaczyć, bo szczerze aż jestem zaciekawiony tym serwerem, ale mówię, trochę wątpię w to, jak on będzie wyglądał, bo jeżeli jest jeden sklep, gdzie można cokolwiek kupić i teraz jest event na Kowala 300%, no to jest dosyć ciekawie, bo widzicie, nie ma kryształków, więc punktów bonusowych raczej się nie da zdobyć, żeby było VS-a tutaj. To chyba się za punkty bonusowe kupowało wszystko. Albo tak oni stają, bo może jest jakieś, nie wiem, losowanie czy coś, do tego tak stają w tym mieście. Bo cały czas się pojawia ten panel, a to... Nie wiem, właśnie. Nie, za dużą ilość PO. Dobra, na razie także to tak zostaje, ale sobie zobaczymy ten serwer w czasie. Co tu się będzie zmieniało? Bo jeżeli się będzie zmieniało tylko na dobre, no to... Kto to wie? Może spróbuję coś tutaj zrobić. Bo ogólnie trzeba by wydropić literki i jakoś by to poszło. No bo jak są już tynki w literkach, no to można byłoby podropić i... spróbować coś wbić na takim evencie. Kto wie, może coś by się udało. No na pewno gorzej byłoby z bronią, bo pewno bronię się ciężko cały czas robi. Pewno by trzeba byłoby mieć bardzo dużo PO. To wszystko się w PO robiło. Wszystko w PO. No kto wiem, a to jak są wojny w ogóle? O 23 i o 5. Można by było zobaczyć w sumie. Może pójdę na tą 23 tutaj na wojnę, to zobaczymy jak to sobie wygląda. To dogram ten fragment. Ale na ten moment to właściwie tyle i chcę powiedzieć, że kurde jestem zdziwiony. Papaja odżywa. Albo próbują naprawić tę papajkę. Czy coś. No cóż. Także w zasadzie to tyle. I do tej wojny prawdopodobnie. Do następnego, cześć. Cóż, w sumie tutaj nigdy nie byłem. Pierwsza wojenka. O, no coś dostałem. To w ogóle te 5 tynek. To jest. Oni tu z Afriko giveaway'e są? Czy o co tu chodzi? Nie wiem. Nie wiem o co chodzi na tym serwerze, ale jeżeli oni naprawdę co chwilę rozdają te tynki, no to tutaj... Ja się nie dziwię, że ci ludzie kurde mają itemy 24 na serwerze, skoro stoją i mają tynki. Co prawda one są... nie do handlu, ale... zawsze coś to jest. Dobra, widzę, że... mamy wojenkę. Wojenka się rozpoczęła, jak widać oni... nie są jakoś chyba za bardzo... zajęci tą wojną. Ogólnie to jest taki podział. Nie wiem, ja tutaj pomogę im. No, tutaj akurat by się przydało, żebym sobie kupił strój. To wszystko przejmiemy. O, Caxian już podbiło teren. Dobra, no to gdzie tutaj mam te stroje? Tutaj jest. Navigate. Idziemy. Tutaj. Navigate. Tutaj widziałem, że ktoś coś biegło. Nie zdążyłem uciec. I mnie wzięli na hita. No cóż. Cóż, jak to można by nazwać? No nic z tym dziwnego. Że padłem na hita. O, kolejne Caxian podbiło. No to Darien już sobie podbiło wszystko. Czyli jeżeli by Valo się zebrało, to potencjalnie można by było coś podbić. Na to by wychodziło i wtedy byłby koniec wojenki. A czekajcie, jeżeli plan papajki polega na tym, aby za friko rozdawać te ulepki, no to nie będę ściemniał, ale może nie być to naprawdę najlepsza decyzja, co tutaj w ogóle mamy. Są wszystkie tereny.
Że to może nie być najlepsza decyzja, jeżeli chodzi pod kątem serwera, bo patrzcie, każdy sobie zrobi itemy 24. A, w ogóle mi się level nie zwiększa, to ja nie mam szans z tą strażą. Znaczy, nie będę mówił, że to jest oczywiście zły plan, papajki. Żeby każdy miał itemki, jednakże z punktu biznesowego... Jak każdy ma rzeczy, no to... To mu z tego. A że dają event 300% dla Kowala... To też zwyczajnie to nie pomaga. Bo 300% na Kowala, no już sam PL pokazywał, że to jest na tyle dużo, że już praktycznie każdy tam biega w itemach 2.8. Teraz jest 450. To w ogóle już teraz problem się jeszcze bardziej pogłębia. Widziałem na PL-u itemki 28, nawet za 3900 była sprzedawana kusza. Co prawda 4.4 PZ. Nie wiem, czy to dobra cena, czy niedobra, ale w mojej opinii jest ona bardzo niska jak za plus, który swego czasu był wart nawet 100 tysięcy golda. Ale realia się zmieniły i tyle było. Dobra, widzę, że walki z kapitanem już nie uniknę. Zobaczmy, czy w ogóle mam z nim szanse jakiekolwiek. Biją po 500 tysięcy. Nie, no to czyli jeżeli Valorian się nie chce zebrać na tę wojnę, no to raczej nie mam po co iść. A z tego co widzę, to raczej to jest wątpliwa chyba sprawa, żeby chcieli się wybrać. Widzę, że większość na ten moment sobie ulepsza. Mówię, to jest event 300%, no to sobie palą. W ogóle coś się zmieniło w item shopie, jeżeli chodzi o itemy? Szczerze nawet nie wiem, może się zmieniło. Ta cena 70%. No... Też jest jakaś taktyka, papajka. 70% na ESA to jest jakaś taktyka. Ulepki, jak tu cena ulepek? Ale tak trzeba by kupić to tak naprawdę. Już nie będę wchodził na stronę, ale trzeba... Tak czy siak kupić. Na pewno cena tu się już nie zmieniła w tym wypadku. Panie wszystkie... Też... Minus 70 jest papaja, tak naprawdę. Wszystko na przecenie. Każdy item na przecenie. No, to można powiedzieć, że tonący brzytwy się chyta, ale już dawno można to było powiedzieć, że papaja już dawno trochę padła. Więc teraz co właściwie zostało, no to są jakieś pozostałości. O proszę, mamy 23 itemy wbity. Także gratulacje tutaj Avenger wbił. Spoko, to jest bardzo dobra informacja. Im więcej takich itemów, tym lepiej. Bardzo mnie zastanawiają ceny jednakże tych itemów, bo tam trzeba wziąć pod uwagę... O, w ogóle to mi wypadło. Trzeba by wziąć pod uwagę właściwie to... Patrzcie, nie teraz sprzedają znowu skrzynki po 100 golda, tam był item 24 za 200, to naprawdę tanio. Nie wiem, topnę się jeszcze raz na jakąś ze stref, zobaczmy, bo jeżeli nikogo nie ma, no to... Tak, no taka wojna to... mogą jakby, powiem tak, mogą zrobić z nią co chcą, ale... No plusem jest to, że jakiś ruch się zrobił na tej papajce. To wygląda jakby pilnowali. Ten I Got Power sobie pilnuje. Zobaczmy drugą stronę. Jak tam wygląda. Patrzcie, tu też stoi koleś i pilnuje. W drugiej stronie. No to jest chyba jedyna strefa, gdzie nie jest przez nikogo pilnowana. Powiem szczerze, że nie chce mi się uczestniczyć w takiej wojnie, gdzie nie wiadomo o co chodzi. Wiecie, ja po prostu wracam sobie do Keter i tyle, no, co z tą wojną, beka z tą wojnę. Większość tak osób stoi na awku. No mówię, no się nie dziwię, jeżeli dostałem za friko ulepki, te mitynki, no to jest duża zmiana. Mogę je w ogóle schować? Nie mogę tego schować, szkoda. Którekolwiek z tych item, o, to mogę przynajmniej pochować, to pochowam te itemy, co mogę pochować. I tyle, żeby tu sobie mi zrobić miejsce. I pójdziemy sobie na chwilę na doka. Pofarmimy zwyczajnie. Zobaczymy, ile w 10 minut się, coś się wyparmi. Bo jak wojna nie działa, jeśli no nikt nie idzie z Valen, no to po co mam tu iść? O, jeszcze dwa mistrze tutaj mam. Spoko. O, jeszcze dwie setki. Dobra, patrzcie, jak mamy w sumie to, to wykorzystajmy to. Próbujmy dobić tą zbroję. Jeszcze raz. Mam tu obniżajkę.
to zanim pójdziemy, to jeszcze dodatkowo zrobimy jeszcze raz upgrade tego. Skoro mamy taką możliwość, zobaczmy, czy zbroja wejdzie wyżej. Jak nie wejdzie, no trudno, zdarza się. Więc lecimy. Tylko dwie próby, więc szansa jest niewielka niby, ale zobaczmy. O, proszę, mamy zbroję plus 18. Nie będę palił szczerze wyżej, bo nie ma ulepek. Zrobię jeszcze jeden itemek. Niech będą na przykład spodnie. Spróbuję ze spodniami wejść wyżej. O ile to będzie możliwe. Spróbuję te spodnie wbić na 11. W zasadzie to jest ciekawe, czy po którymś plusie to spali, czy nie spali. Czy wejdzie lightowo na to plus 11. Szkoda, mówię, że tylko też bonów nie ma, ale no... Nie będę miał szczerze wszystkiego, bo skąd miałbym mieć na to rzeczy. Tu ja nic nie mam na tym serwerze praktycznie. Ale tu mówię, to jest jeden z dobrych ruchów, ale według mnie takiego z punktu biznesowego brzmi dosyć słabo, bo... Co oni tu tak naprawdę na tym zyskają? Każdy będzie miał itemy wbite i... Co to będzie? Bez sensu. Tak samo zniżka na IE za minus 70%. Brzmi bardziej, jakby się serwer zamykał i szukają jeszcze jakichkolwiek pieniędzy. Ale no, zobaczymy. Czy rzeczywiście oni go zamkną na dniach? Czy coś? O, dobra, udało się wbić przez plus 9. No to jest dobra rzecz. Zobaczmy, jak bardzo wysoko da radę. Próbuję dojechać na uczniach do 13. To spróbuję jeszcze walnąć te spodnie. Zobaczymy, co tu będzie. Nie będę używał tynki, no bo to dosyć drogi temat. Zobaczymy, czy się uda. Zaraz wiadomo, jest tynka odpalona, ona nie spaliła, więc zobaczymy, czy da radę. A, już nie dał rady. No dobra, no to trudno, no to w takim razie walimy. Zobaczmy, czy spodnie wejdą wyżej niż 12. Liczymy oczywiście na jakieś 13-14, ale no dało 13. No to jak na dwie ulepki jest ok. Można by powiedzieć, że temat zamknięty, jest cokolwiek ulepszone przynajmniej. No jak takim tempem będę dostawał ulepy, to w końcu będę miał takiego seta, że będę mógł sensownie jakoś ekspić. No bo topór tylko tutaj jest XD, ale to trzeba by bardzo dużo honoru wyfarmić. I tyle, dobra, no to teraz do 20 sobie podropimy, zobaczymy, czy w ogóle jest szansa na te literki. Czy to dropi, także nie dropi w ogóle. Dobra, oczywiście ostatni spot. Znaczy, będzie pusty. Zobaczymy, ile w 7 minut idzie wydropić. Wydałby się ogólnie zbieżak do takiego typu rzeczy, ale no nie mam. Szczerze nie mam. Ry wyleciało. Znowu coś. Upatrz, się odpaliło. Że naprawdę oni C15 mi wysyłają tyki, to jest naprawdę dobre. Nawet nie dobre, to w sumie jest śmieszne bardzo. Bardzo zabawne to by było. O, to też jest dobra statystyka. Patrzcie. 48, 48 miejsce przy 7000, czyli znaczy, że rzeczywiście. Cokolwiek zaczyna tutaj powracać, bo są itemy, ale mówię, czy to jest taktyka, która da tutaj jakiekolwiek większe liczby serwerowi, w sensie da radę na siebie nazbierać, to jest dobre pytanie. Patrzcie, nawet dwie literki mi w ogóle wypadły. Trzy literki z jednego spota. I zwiększyli też drop literek prawdopodobnie. No to ja powiem szczerze, jak zwiększony jest też drop literek, no to ulepszenie itemu to trochę formalność, czyli teraz tylko walka o honor tak naprawdę tutaj jest. No bo w zasadzie co innego tutaj stoi na przeszkodzie niż walka o honor. No bo dropić te literki można, żeby były na ulepki. Zobaczcie, teraz znowu dwie wypadły. No kolejna czwóreczka wypadła. No ta hajsu akurat nie dropi więcej, no bo w brązach dropi, ale... Wiecie, tu idzie szybko naprawdę sobie zrobić w takim razie...
postać na 15 level, żeby mieć zbieżaka, bo to jest jakiś chyba event, bo po 600... Bo 600 expa się dostaje, to jakiś stały event chyba tutaj odpalili, bo nie widziałem, żeby był event na expa akurat odpalony na serwerze. Ja powiem wam tak, ja coś tutaj czuję, że naprawdę papaja, jakieś tutaj wnioski ci ludzie wyciągnęli, ale... Mówię, bardziej może być tutaj teraz problem, żeby... ktokolwiek chciał kupować tego ESA, bo patrzcie, jeżeli damy radę naprawdę sobie wyfarmić, żeby takie itemy 2-4 sprzedawać, no to tak szczerze aktualnie serwer tylko się nie będzie zwracał, no bo to po co mi ten ES, jak mogę, nie wiem, za 5G sobie kupić kurde konie na stałe. Na przykład. Rada koń nie jest potrzebny w tej grze, to też trzeba zaznaczyć. To jest tylko skin, bardziej liczy się siodło, ale no, no niech też będzie. Też chyba ograniczy jakiś drop tych śmieci, żeby te śmieci tak nie dropiły chyba często. Dobra, zrobimy ostatnią tutaj spotę. I tyle, patrzcie, już chyba schodzi do za 4 golda. 4 golda za tamtego, 5 za tego. Mówię, jakbym naprawdę szczerze miał, nawet można byłoby to kupić, ale to jest tylko wygląd. Konik to tylko wygląd, liczy się siodło. Ja to właśnie myślę jeszcze ja tematem acjentowym, ale naprawdę... Nie będę ściemniać, ale jestem pod wrażeniem, jakie postępy tutaj zrobiła papajka. I teraz naprawdę można by powiedzieć, że serwer ma przynajmniej szansę dla nowych graczy, którzy nie chcą wydawać kasy, no to jakoś mogą tutaj mieć itemy. Czyli tak mamy praktycznie na cięcie, tylko tam dropimy sobie od razu już itemy. Tylko samymi tinkami jest problem, ale jakoś tam itemek plus 18 da radę nazbierać, praktycznie każdy może mieć. Ale co dalej, no to już jest zupełnie inna sprawa. Zobaczmy, jak sobie dalej pójdzie ta papaja, bo ja tutaj posiedzę kawałek. My się przelogujmy, zobaczmy, czy od razu dostanę też te potki. Znaczy potki, w sensie tynki z powrotem. Że znowu mi dadzą tynki za te 15 minut dawczenia tutaj, no to naprawdę... Nie mam pojęcia, dokąd ten serwer zmierza, ale... trochę bym się go obawiał. Patrzcie, mam list. 30 minut event. Jestem ciekaw naprawdę, chcę go sobie otworzyć, bo jestem ciekaw, co w tym liście jest. Przy okazji sobie tutaj opknę już itemy, żeby mi już nie przeszkadzały. To też wyrzucę, bo jednakże i tak tego eventu nie będę robił. Dobra, i... To jest poczcie. Potka 200%. Czy oni naprawdę za friko oni rozdają ulepki? Proszę. 24 wbite. Nie wiem, do czego zmierza ta papaja, ale co robią jest, szczerze powiem, dosyć dziwne. Dziwny movement. Trochę dziwne to jest wszystko. Kategoria w stylu, no wiesz, ale... Nie wiem, zobaczymy sobie. Cóż, to więc to tyle w tym filmie na temat na temat tej papajki. Jestem pozytywnie zaskoczony, jednakże też jednocześnie zdziwiony, jak w takim razie ten serwer ma się rozwijać pod kątem hajsu. Bo naprawdę nie mam pojęcia, jeżeli oni to wszystko rozdają z Afryki, czy oni go zamykają i rozdają, żeby ludzie się bawili, czy po co tu chodzi. Nie mam pojęcia. Także... To byłoby na tyle. Do następnego, cześć.